Dzień dobry, nazywam się Ankus Mariusz, lotuję w oddziale 0207. Chciałem powiedzieć coś dzisiaj o mojej hodowli. Chciałbym też pozdrowić hodowczynię, hodowców. Lotuję w oddziale 0207. Chciałem powiedzieć, jak przebiegł ten sezon w tym roku. Sezon przeszedł w tym roku kapitalnie. Mieliśmy loty super udane. No jest taki niedosyt. Jeden lot nam zbytnio nie wyszedł. No ale tak to jest w hodowli. Mistrzem się bywa, hodowcą się jest. Co mogę więcej powiedzieć? W tym roku zdobyliśmy wszystko, co jest możliwe. Wygraliśmy GMP, wygraliśmy kategorię A. Mamy pierwsze, drugiego, trzeciego, czwartego, już nie wiem, 10 lotników czy 11 w 20. Gołębie kapitalnie się pokazują z tej mojej starej linii. Jaguara, Menteny, Heremansy. Pierwszy lotnik właśnie jest z Heremansa, drugi lotnik jest z Jaguara. Gołębie myślę, że pokazały swoją klasę w tym roku. No co mogę więcej powiedzieć? Gołąbki w tym roku będą przeznaczone na aukcję. Myślę, że to będą ostatnie gołębie, bo chcemy zacząć lotować na stare gołębie. Także ci, co mnie znają, wiedzą, że latam tylko krótki dystans, do 300 km. No i w tym roku też postanowiłem, głęboko się zastanawialiśmy, czy sprzedać wszystkie gołębie przelotowane, no ale ze względu, że jeszcze nie mamy wybudowanych tych gołębników, no to zdecydowaliśmy dać gołąbki na aukcję. Bo Mariusz, twój gołębnik lotowy to jest gołębnik, który jest za twoim plecami. Tu jest za mną, tak. To jest niewielki, maleńki gołębnik. Tak, z tego gołębnika zrobiłem mistrza Polski. W tamtym roku no, było bardzo ciężko u mnie, bo nie mogłem poradzić sobie z chorobą, gdzie dużo ludziom doradzam, dziękują mi, a ja niestety w tamtym roku nie dałem rady, gołębie mi chorowały. A w czym był problem? Przeważnie bakteria coli na ostatnim locie po prostu no, w środę tak się ożygały gołębie, że no, była masakra. W tym roku było super, gołębie szły. No myślę, że wynik, który jest, nie jest jakimś tam wynikiem dla mnie super, bo jest to 943. Pierwszy lot mamy 318,75, drugi lot ledwo bijemy 305, ostatni lot bijemy 319,10. No tu na wstępie, no co mogę powiedzieć, no to nie zawiniły gołębie, zawiniłem ja, podałem po prostu w piątek gołębiom na drogi oddechowe, no i po prostu wyszło jak wyszło. Co mogę jeszcze powiedzieć i pochwalić się? Na wstępie chciałem pozdrowić właśnie tu Andrzeja Stefanowicza. W tym roku wziął od nas 12 gołębi, 10 gołębiami zaczął trenować. Codziennie rozmawiamy z sobą po 10 razy. Treningi naprawdę, no jechał ostro z gołębiami. Ciekawostka taka, że po prostu po całym sezonie lotowym w oddziale Świebodzin wygrał wszystko na młode. No i dla mnie jako hodowcy, no taka mega, mega niespodzianka na 10 gołąbków startujących. 10 w domu po całym sezonie. I w pierwszej dziewiątce 4 lotniki, to jest drugi, czwarty, szósty i dziewiąty, mogłem pomylić się o jakieś tam pozycje. Jak do tego doszło? No bo też mam tych telefonów, że no wiele kolegów tam dzwoniło do mnie, że też chcieli ode mnie kupić, a ja zawsze odmawiałem. Koledzy, po prostu jest taka sytuacja, że w tym roku no, miałem jakąś tam umowę z Andrzejem. I musiałem się z tego wywiązać. No i przyjechał do mnie. Śmialiśmy się, bo naprawdę wziął gołębie takie przerośnięte jeszcze. Ale oblatał je. Nie było wybierania, nie było po prostu jeden u mnie, jeden u niego. No i po prostu sprocentowało to tak, że no po całym sezonie myślę, że on sam się zaskoczył.
a ja po prostu wiedziałem to, co mu powiedziałem, że wierzę głęboko w swoje gołębie i byłem pewny, że na pewno z tych 10 gołębi, który zaczął trenować, z 2-3 sztuki zostanie, gdzieś tam będzie 1-2 latał fajnie, a okazuje się, że 10 zostało. W pierwszej dziewiątce 4 lotniki na takim oddziale silnym jak Świebodzin. No co sobie tutaj dużo mówić. No, na pewno gołąbki trafiły w dobre ręce, no bo naprawdę chłopak robi robotę. Stara się, wdaje pracy tyle. No i na tym locie moim nieszczęsnym po prostu no mówił mi, że mówi: chłopie, idą ci gołębie, daj spokój, nie cuduj. No i nie posłuchałem się, zrobiłem to, co zrobiłem, no wyszło jak wyszło. Gołębie pokazały swoją klasę u mnie, pokazały klasę u niego. Tu na wstępie mogę, chciałbym podziękować wszystkim kolegom z mojego całego oddziału. Nie będę wymieniał tu nazwisk, żeby któryś z kolegów się tutaj nie pogniewał, ale wszyscy wiemy, że mamy tu mocną rywalizację, chłopaki się naprawdę spinają. Drugi rok rzędu 3 osoby w pierwszych trójkach, czwórkach w okręgu są z mojej sekcji, gdzie mamy naprawdę małą sekcję, a procentowość bierzemy super. No, kierunki dla nas były no, w tym roku też niekorzystne, bo leciliśmy z północnego zachodu. No ale tak jak i na stare, chłopaki na stare gołębie dali radę, daliśmy na młode radę. No i z tego się bardzo cieszymy, że po prostu chcemy pokazywać wszystkim, że trzeba chodzić przy gołębiach, kupywać dobry materiał. Materiał, no u mnie akurat no, nie ma tych dużo gołębi. W tym roku mieliśmy ile? 3 chyba aukcje, po 3 gołębie u was na aukcję przez od wiosny. No w tym roku po prostu gołąbki przelotowane pójdą na aukcję na Pidge Booka wszystkie. Jest ich 39 gołębi przelotowanych po całym programie lotowym, włącznie z lotnikami. Jedną lotniczkę, czwartą lotniczkę zostawiłem sobie po prostu u siebie, bo to moja pupilka. No i tyle, no co mogę więcej tutaj powiedzieć. No chciałem też na wstępie tutaj pozdrowić Marka Dawidowicza, Mateusza, mojego przyjaciela, Przemka Jędrzejczaka, Zbyszka Kociubę, Rafała Góreckiego, no jak kogoś pominąłem z ludźmi, z którymi rozmawiam, no Adam, Andrzej Stefanowicz, no to przepraszam, po prostu nagrywanie dla mnie to jest rzeczą jakąś taką stresującą. No i tyle, no co mogę powiedzieć. A, będzie parę gołębi też starszych, z tego względu, że pokażemy, że no mam ten rozpód bardzo mały. I co roku są gołębie odkładane do hodowli, a nie jest to materiał wykorzystywany. Dlatego też parę gołębi takich z rocznika 18, 21. Tutaj informacji nie za tobą, jest tylko gołębik lotowy. Tylko, tak. A gołębie rozpodobnie no, znajdują się gdzie indziej. Tak, zaraz pójdziemy, przedstawimy ten gołębnik. No co jeszcze mogę więcej powiedzieć? Jak to mówię, no mistrzem się bywa, hodowcą się jest. Lotuję od 15 roku, no jakoś to mi cały czas gdzieś tam wychodzi. No już nie będę tam wspominał, dużo telefonów w Polsce jest, że gdzieś tam nasze gołębie jako roczne dwulatki, młode, są w szpicach oddziału. No myślę, że tu taką kropką nad i jest Andrzej Stefanowicz, że naprawdę kapitalnie podeszliśmy do sprawy. No myślę, że ja jestem mega zadowolony z jego chodzenia przy gołębiach. I tak jak powiedział, że no, mała hodowla, dobry materiał. On na początku chciał szukać gołębi gdzieś tam, jak gadaliśmy, gdzieś na jakiejś pipie za granicą, ale po prostu wykonał telefon, poznaliśmy się, poznałem go przez Przemka Jędrzejczaka. No sam się zdziwiłem, że po prostu no, zapytał, czy bym nie odsprzedał mu parę gołębi. No po prostu wiem, że Andrzej ma fajnych dużo gołębi z innych hodowli na swoim gołębniku. No i po prostu tak sobie ustaliliśmy, że po prostu przyszykuję mu te 12 sztuk. No i 12 sztuk zrobiło robotę, 10 dokładnie, bo 2 jastrząb mu tam zabrał, a 10 przeszły cały program lotowy. Po prostu myślę, że
pokazały te gołębie, jak i w Świebodzinie, tak jak i w oddziale 0207 i u innych kolegów, których pozdrawiam, gdzie mają super lotniki, pierwsze, czy tam piąty, dziesiąty, jako dwulatek, jako roczny na oddział. Podejdziemy zaraz na gołębnik lotowy, później rozpłodowy. Przy okazji chciałem tutaj pozdrowić mojego prezesa za słuszną decyzję. Mieliśmy taki po prostu dylemat. Po pierwszym locie mieliśmy udany oddziałowy, a drugi były takie pogody po prostu niepewne. No, trafił w dziesiątkę. Oddziały, które poleciały, naprawdę nie połapały GMP w naszych tutaj okręgach. Także tu chciałem prezesowi podziękować za super decyzję lotowemu Marcinowi Dziobakowi za dobre wypuszczanie, za opiekę gołębi. No i możemy podejść teraz na gołębnik. Jakbyś powiedział coś więcej na temat wykonania tego gołębnika, bo jesteś przykładem, że znaczy, gołębnik hodowców, którzy zaczynają, że gołębnik nie musi być jakiś mega skomplikowany, duży. Znaczy ja... Jakie ma wymiary? 2x2 plus duża woliera. Uważam, że na zaczynając było tutaj 45 gołębi. Po sezonie, jak zaczęliśmy trenować gołębie, było 39 na spisie, 37 zostało, dwie sztuki zginęły na lotach. Wydajność gołębnika naprawdę bardzo duża. Chodzi o lotowanie. No trochę gołębi, dwa gołębie nam jastrząb pokaleczył. Co tutaj jeszcze, wypadek, dwa rozbite gołębie wróciły, także tak naprawdę to więcej, cztery gołębie można powiedzieć były po jakimś tam uderzeniach, niż zginęły na lotach, zginęły nam tylko dwa gołębie. No uważam, że co roku mamy już na tyle ten gołębnik rozpłodowy swój wyselekcjonowany, że gołębie naprawdę bardzo mało nam ginie. Też nie wchodzę w nowe jakieś tam rasy. Uważam, że to, co na dzień dzisiejszy mamy, no to jest bardzo dużo pracy nad tymi gołębiami. A dokładanie innych gołębi, no to jest taką rzeczą niewiadomą. Dlatego trzymamy się naszej linii Jaguara, Tira, Menteny, Leo Hermansa od Leo Hermansa. No i po prostu tą drogą będziemy szli, nie? A powiedz mi na temat samego gołębnika, bo to, co się rzuca w oczy, to jest duży wlot przede wszystkim. Tak, tu chodzi o to, że jest duży wlot, gołębie fajnie siadają, nie ma żadnego problemu po prostu, że gołębie gdzieś tam na dachu siądą najwięcej gołębi od razu w klapę bije, co nie? To białe zadaszenie to jest po prostu woliera? Tak, to jest woliera. Tam jest z drewna. Tak, jest z drewna zrobiony. Założę sobie okulary, pozwolę już teraz, bo słońce świeci. Kamerzysta mnie cały czas okrzania, że nie mogę. Proszę. Na spodzie mamy ściółkę. No pełne koryto, wiadomo, gołębie się pierzą teraz. A powiedzmy, jakieś zmiany, przebudowy, coś planujesz? Gołębnik na modę zostaje ten sam. Tutaj, jak widzicie, w tym miejscu będzie powstanie. Tutaj, nowy gołębnik. Jest on już zamówiony u pana Mieczkowskiego, żebym nie przekręcił nazwiska. Gołębnik będzie sprojektowany w ten sposób, że będzie dwa boksy po 16 samczyków, 32 wdowy w domu czekające na nie. Woliera taka z przodu będzie duża dla samców, a z boku dla samic. No i zamierzamy po prostu lotować kategorię A, 32 sztuki do lotu. Nigdy cel będzie 32, a nigdy nie będzie tam 32 gołębie, bo u mnie zawsze jest tak, że te dwie cele muszą być zawsze wolne. No i chcemy zacząć po prostu ze starymi gołębiami, bo na młode to po prostu mówię, no wszystko zależy od sezonu. Jeżeli gołębie są zdrowe, no to możemy coś powalczyć. No ale tu niby chodzimy, jest dobrze, zdrowe, przychodzą loty i nagle wchodzi choroba. No i tu niestety, co byśmy nie chcieli zrobić, no to w tej formy nigdy nie zbudujemy u gołębia. No i druga rzecz jest taka, którą też chcę powiedzieć, już to powtarzałem w wielu filmach. Każdy mówi przyciemniane gołębie, bo lecą i tak dalej.
Ja obalam cały czas ten mit. Gołębie w tym roku były puszczone 20 stycznia. To są początek obrączki, to jest 18, a 9-1 to są gołębie kwietniowe. Jakby nie popatrzał na listy, no to więcej gołębi z 9-1. Jeden gołąb jest tylko ze stycznia, który fajnie nam latał, mówimy, cały czas szpicował, a większość gołębi są to gołębie kwietniowe. Także na drugi rok ruszamy 8 lutego, kładziemy w parę. Oczywiście dociemniamy gołębie, no mi się ta metoda sprawdza. Gołębie nie ma, że one są w ciemności, siedzą, jest taki po prostu półmrok. W momencie, kiedy odrzucamy gołębie, zaczynamy dociemniać. No jest taki problem, że no nie mogę zrobić tak, że uchować sobie 50 młodych i rzucić, bo mam ten rozpód mały. Muszę to robić na te 3 lęgi, ale na drugi rok po prostu w tym roku robiłem 3 lęgi, no bo musiałem się podzielić młodymi. A na drugi rok po prostu chcę zrobić 2 lęgi, zamykam gołębnik i uważam, że to jest najlepsza droga. Jesteśmy na gołębniku tutaj moim rozpodowym. Tutaj są samiczki, tak jak widzicie. Uważam, że ich jest za dużo, dlatego jeszcze parę samiczek po prostu pójdzie na aukcję. No nie jestem w stanie po prostu przerobić tego wszystkiego. Tutaj mamy samczyki. Także tu są samczyki. A powiedz mi, jak teraz okres pierzenia u Ciebie przebiega? No tak, no jak widać, pełne koryto, dużo ziół, maślanki. Gołębik nie jest sprzątany tak jak i w czasie sezonu lęgowego. Raz na 2 tygodnie jest sprzątany. Uważam, że też bez sensu. Tu mogę się pochwalić takim gołąbkiem. Odkupiony następny mój gołąbek od kolegi. To jest tir razy Roger Enchelen. Samiczkę po prostu sprzedałem do Darka Krasika. Matka, no u Darka Krasika ta matka wydała kapitalne gołębie. A było jedno takie parowanie, no po dużych negocjacjach samczyk po prostu wrócił do mnie. Jest to po moim tirze i po tej właśnie samiczce płowej Roger Enchelen. Także tutaj linia, to tak jak wszyscy już wiedzą, jest to Tir, Jaguar, Tom Menten, oryginalne Leo Hermansy, 550, syn olimpijczyka, moja 466, która daje właśnie kapitalne gołębie. O, tu są jeszcze 2 młode, Tir razy Roger Enchelen. Dla mnie, dla hodowli zrobiłem, tutaj są 2 młode Jaguar razy córka małego Toma razy pełna siostra olimpijczyka, odkupiłem w tym roku od Rafała Góreckiego. Są takie 2 bajtle pociągnięte. Także tak to po prostu wygląda, dlatego chciałbym na przykład Stira, bo on jest już starszym gołębiem u mnie, przeznaczyć tam, a nie mam gdzie dać samczyki, no to wolę tam samiczki z niego dać, bo zaraz on się skończy. I no tak to wygląda, no pełne koryto, co tu więcej pokazywać, no suplementy używam takie, wszyscy wiedzą. A co stosujesz teraz w okresie bierzenia? Z których cały czas, prangę sup, dynamik do zużycia, bo używam. Także tutaj z Centrum Zdrowa Gołębi, propolis. Karmy po prostu są 4 rodzaje karm. Dużo karm tam jest karma energetyczna, dużo konopi, mogę nam pokazać. W proporcjach jest dosypywane. No nic więcej,
chyba każdy wszystko to robi, co ten, no tutaj żadnej filozofii ani nowości nie ma, nie? A powiedz mi, a kąpiele teraz? Bo raz w tygodniu cały czas, u mnie to podstawa. Akurat w czasie tego, jak spoczynku jest, no to z Ronfielda używam, a w czasie lotów w Blitzform. Także tak to wygląda, raz w tygodniu na pewno gołębie są kąpane. No co mogę więcej powiedzieć, no sezon przyszedł super. Mamy nadzieję, że po prostu wystartujemy na drugi rok z gołębnikiem, że uchowamy już gołębie sobie na kategorię A, bo to taki mój konik jest. No i tyle, no zapraszamy hodowców, hodowczynie na aukcję. Myślę, że mało jest takich hodowli, które wystawia gołębie przelotowane. Wiadomo, że lepiej się wychowa z takich gołębi cokolwiek, niż kupi po danej parze rozpodowej, no bo nie każda daje. U mnie tir jest kapitalny gołąb, ale na ileś wypuszczonych dzieci no też nie wydaje takich 100%. Na przykład Henry Menten 10 par w rozpłodzie, 3-12 miał każdego roku, zostawiał sobie tylko jednego, dwa, z które na przykład przeszły loty fajne. No i te gołębie naprawdę pokazują tą klasę, dlatego też taką drogą idę. Nie wchodzimy w inne rasy gołębi, bo uważam, że praca z tyloma, czterema rasami, które posiadam, mówimy o sprincie. Nie będę mówił, że one są najszybsze czy nie najszybsze. Też musimy sobie powiedzieć, gdzie gołębie trafią, bo jeżeli trafią do super hodowcy, który chodzi, no co niektórzy też, no niestety muszę to powiedzieć, kupują gołębie najpierw Mariuszku, a później mówią, że mają wandachy, wanrynny, co nie, bo zapominają już o od kogo po prostu brali te gołębie. No ale trudno, no z tym też się trzeba sporać, że po prostu czasami na swojej drodze nie spotykamy ludzi, którzy są do końca szczerymi ludźmi. Tutaj mówię, no przykładem jest Andrzej Stefanowicz, kapitalną robotę zrobił, dużą pracę dał. Nawet wiedział, że Pidgebook przyjeżdża, powiedział, żeby nagrać film. Z tego co wiem, to też wy tam do niego jedziecie, co nie? No. No, także myślę, że no, tutaj Rafał Górecki, no super, no powiedział prawdę, jak jest Marcin Marciniak, że jednak te gołębie się po prostu pokazują, sprawdzają na dystansie, mówimy 300 km, gdzie my wiemy, że te gołębie lecą też 500 km, w zależności u kogo są, na przykład u kolegi Janikowskiego. Samiczki kapitalnie robią 500-ki i maratony. Też pozdrawiam chłopaków tam, bo naprawdę też mają dużo roboty, ale po prostu no, też dużo czasu spędzają w gołębniku, ile po prostu mogą, żeby te wyniki po prostu były na skalę tego okręgu, regionu Polski. No i co mogę więcej powiedzieć? Pozdrawiamy hodowców. Pozdrawiamy hodowców, hodowczynie. Zapraszamy na aukcję. Będzie 39 gołębi przeznaczonych na aukcję. Pokażemy jeszcze takie późne uchowane gołębie na linie. Hodowcy, przepraszam za okulary, ale słonko świeci. Na zakończenie właśnie materiału chcieliśmy jeszcze pokazać, że jest kilka gołąbków uchowanych na linie. 5 tu gołąbków jest przeznaczonych jeszcze na wspólny gołębnik za granicę. Reszta to jest wszystko chowana Roger na Rogera, Menten na Mentena, Heremans na Heremansa. Właśnie tu widzimy Heremanskę, tam widzimy Rogerkę. Także jest parę gołąbków takich późniejszych. No i tyle, no co tu więcej powiedzieć. Tyle, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, dobry lot.